Rozmawiamy z panem Mikołajem Lazorem, właścicielem Laboratorium Turystyki. Pan Mikołaj opowie nam dzisiaj o nowym punkcie w Lubartowie. To jest Lubartowska Informacja Turystyczna i Pielgrzymkowa. Panie Mikołaju, proszę powiedzieć coś więcej na ten temat. Dzień dobry. Tak, nowy punkt na mapie turystycznej Lubartowa, Lubartowska Informacja Turystyczna i Pielgrzymkowa. Mieścimy się na terenie parafii Świętej Anny w Lubartowie i przy współpracy właśnie z księdzem proboszczem utworzyliśmy taki punkt w celu ożywienia pod względem turystycznym miasta Lubartów, ale też powiatu lubartowskiego i takiej naszej najbliższej okolicy. Swoją ofertę kierujemy do zarówno grup zorganizowanych, jak też klientów indywidualnych, którzy przyjeżdżają na nasze tereny. Głównie jest to Muzeum Zamojskie w Kozówce, bardzo licznie odwiedzane. Wszędzie możemy się tą frekwencją możemy się pochwalić. Jest to jednak chluba naszego regionu. No i cóż, turyści przyjeżdżają do Kozówki, nie mają stworzonej oferty dodatkowej. Chcemy wyjść naprzeciw tym wyzwaniu, żeby osoby przyjezdne poznały nasz region, poznały naszą historię, dziedzictwo. Jednak wbrew pozorom mamy się czym pochwalić w okolicznych miejscowościach. Głównie na wioskach wciąż są ludzie, którzy posiadają dosyć cenne umiejętności, które w odpowiedni sposób, troszeczkę poświęcając czasu, możemy przekształcić w fajny produkt turystyczny naszego regionu. Są Państwo na etapie zbierania oferty turystycznej, rozmów z partnerami. Proszę powiedzieć, jakiego rodzaju usługi turystyczne będą dostępne na miejscu w tej informacji, co będzie można, mówiąc krótko, zarezerwować, a czym będzie można się dowiedzieć? Przez naszą informację będzie można zarezerwować, ale też się dowiedzieć o usługach dostępnych na naszym terenie, między innymi wypożyczalnie kajaków, wypożyczalnie rowerów, jazdy konne, warsztaty, jeżeli są gospodarstwa, to jest też zachęta dla osób, które robią coś ciekawego w okolicy, niech się do nas zgłoszą. Szukamy też partnerów do współdziałania. Mamy w ofercie warsztaty ceramiczne, warsztaty muzyczne. Prowadzimy dla chętnych warsztaty poetyckie, takie poezja w terenie dla młodzieży, ale też i dla dorosłych. Wspomniane wypożyczalnie, możemy zorganizować wycieczkę szlakiem kulinarnym dzięki naszym partnerom. Też bazujemy na partnerach, którzy z nami współpracują. Dzięki wzajemnej współpracy, wzajemnym przekazywaniu informacji można osiągnąć sukces, dlatego też stawiamy na takie wzajemne porozumienie pomiędzy osobami chętnymi zaangażować się w działania turystyczne, no i później przekuć to na jakieś takie czy inne korzyści. Proszę powiedzieć, gdzie można Państwa znaleźć, czy punkt działa stacjonarnie, czy są jakieś określone dni działania tego punktu, czy na przykład tylko telefonicznie w tym momencie, kiedy jest tak naprawdę martwy sezon? Można znaleźć ulica Słowackiego 6, jest to teren parafii Świętej Anny w Lubartowie. Bardziej precyzyjna lokalizacja, jest to budynek, w którym mieści się panorama Lubartowa. Mieścimy się razem właśnie w tym budynku, razem ze sklepikiem parafialnym. Obecnie jest sezon zimowy, więc tak działamy bardziej w terenie, jeździmy po partnerach, budujemy bazę kontaktów, więc na tablicy, która jest zamontowana na budynku, jest do nas adres mailowy, numer telefonu, więc jeżeli ktoś jest zainteresowany, może zadzwonić, skontaktować się z nami, a jakieś szczegółowe informacje albo telefonicznie, albo się umówimy, jesteśmy w stanie dojechać do osób zainteresowanych. 607 814 726. W każdej sprawie turystycznej i krajoznawczej można dzwonić. Adres mailowy info@turystyka-lubartów.pl. Dziękuję bardzo. Dziękuję uprzejmie.